W pierwszej kolejności walczymy o godność. Jeżeli już leku nie ma, nie ma odpowiedniej opieki, wsparcia ze strony państwa, to my chcemy tym rodzinom dać to wsparcie, tą pomoc, tą opiekę, żeby oni wiedzieli, że nie są sami, że mają kogoś takiego, do kogo mogą się o każdej porze dnia i nocy zwrócić z prośbą o pomoc i na pewno ktoś ich wysłucha i na pewno fachowo pomoże, bo takich specjalistów jak u nas są w stowarzyszeniu rodzice, którzy na własnym przykładzie, na własnym doświadczeniu mogą doradzić, nie ma w Polsce drugiego takiego szpitala czy psychologa, który by miał tak wielką wiedzę.